74 to trenerem tej reprezentacji Polski był Kazimierz Górski. I on jest autorem tego najsłynniejszego powiedzenia w polskiej piłce, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Ja sobie myślę, na jakim poziomie musiały być te chłopy, co on ich trenował? Że wiecie, wyszedł na boisko, mówi, chłopaki, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Oni mówią, trenerze, ja pierdolę. Tego to żeśmy się nie spodziewali. Jest takie wydarzenie, będzie roast piłki nożnej polskiej i ja tam będę występował i chciałem sobie przetestować żarty. Spoko, mogę? Fajnie? Dobra. Dobra, to ja tam będę gadał i ten. Ktoś w ogóle z Państwa jest fanem tej piłki nożnej, czy nie bardzo? Jezu, no ja jestem, ja od dziecka w ogóle jestem tym fanem tej piłki nożnej. I po co? Po co to jest w ogóle? Boże, ja właśnie mam występować na tym roście piłki nożnej polskiej i tamten, jak z tą Holandią, co nie, oni grali, tam wygrywali, później przegrali i kolega, co wiedział, że ja będę na tym roście, to mówi, co, no pewnie się cieszysz, że przegrali. Mówię, człowieku, w ogóle się nie cieszę, że przegrali, ja byłbym bardzo zawiedziony, jakby wygrali. Oni od 40 lat normalnie przegrywają i dzień przed tym, kurwa, czy tydzień, jak ja będę na roście, mam 15 minut żartów o tym, jakim jesteśmy chujowi, oni by akurat wygrali wtedy z Holandią. To się normalnie nadaje do prokuratury. Te wszystkie jeszcze ludzie, co mówią, że o, nic się nie stało, nic się nie stało. A kurwa, właśnie stało się. Jezus Maria, od 30 lat czekam, aż oni w końcu coś wygrają. 11 lat jestem normalnie w terapii. Czy, czy tylko dlatego, nie wiadomo. Ja nawet byłem teraz ostatnio na tym meczu, poleciałem normalnie z Francją do Dortmundu. I później wracałem na lotnisku. 2 godziny musiałem czekać dodatkowo, bo był alarm bombowy normalnie. Alarm bombowy był na lotnisku i ostatecznie się okazało, że to dlatego, że tą naszą reprezentację tak rozjebali. A ja pracę nie rozjebała naszej reprezentacji. Co? Ale tak, no, to zawsze, zawsze się znajdzie taki chłop, co mówi, o, mówisz, że tak tylko przegrywają, przegrywają, a my żeśmy w 74 normalnie trzecie miejsce zajęli na Mistrzostwach Świata. Kto w ogóle pamięta jakieś inne trzecie miejsca z 74 roku? To normalnie nikt nie pamięta, że w 74 roku na Eurowizji trzecie miejsce miały czerwone gitary. Nikt nie pamięta, bo tak nie było, ale... Nikt nie pamięta. Jezu, w 74 to trenerem tej reprezentacji Polski był Kazimierz Górski. I on jest autorem tego najsłynniejszego powiedzenia w polskiej piłce, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Ja sobie myślę, na jakim poziomie musiały być te chłopy, co on ich trenował? Że wiecie, wyszedł na boisko, mówi, chłopaki, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Oni mówią, trenerze, ja pierdolę. Tego to żeśmy się nie spodziewali. Tak naprawdę, słuchajcie, oni nie wiedzieli, że ta piłka jest okrągła, bo to byli ci tak zwani płaskopiłcy właśnie. I grali tą płaską piłką, on im normalnie tą piłkę napompował. Od tego czasu właśnie jest to powiedzenie, że Kazimierz Górski to wstrzymał piłkę, ruszył pompkę, prawie Niemców jedną w trąbkę. Jezu, to nie wiem czy wiecie, ale od 2021 roku polska reprezentacja to miała normalnie 5 różnych selekcjonerów. Mi się wydaje, że spokojnie można powiedzieć, że polska piłka jest jak Smoleńsk. Katastrofa, za którą nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Ja tak naprawdę to myślę, że jak w Smoleńsku by się rozbił samolot z polską reprezentacją, to przynajmniej nikt by nie słyszał strzałów. Ale z Rosji by dokładnie ta sama wiadomość przyszła, że Polacy nic się nie stało. Jakby kapitanem tego TU-154 był Robert Lewandowski, to byśmy nigdy nawet się nie podnieśli z płyty lotniska w Warszawie.
bo normalnie by załoga nie doszła do porozumienia w kwestii premii za udane lądowanie. W ogóle mecze reprezentacji Polski to są właśnie jak lot do Smoleńska, że na koniec nikt nie bije brawa. W ogóle Probierz to miał problem z Lewandowskim, bo on na tym meczu tam, wiecie, podbiegał do tych obrońców i krzyczał Smoleńsk, stracił piłkę, Smoleńsk. I Probierz pyta, o co chodzi, Robert? On mówi trenerze, sam trener mówił, żeby ich brał na zamach. Piłka nożna, Polska. To jest jedyna taka sytuacja, kiedy ludzie są na imprezie i śpiewają, żeby jebać organizację, co tą imprezę ogarnęła. Wiecie, jebać PZPN. Ja to bym chciał, żeby to w innych dziedzinach życia też było, że ludzie idą normalnie na wesele, goście wstają, nie, i śpiewają. A teraz idziemy na jednego, jebać urząd stanu cywilnego. Słuchajcie, mi się wydaje, że Robert Lewandowski to jest najgorszym polskim piłkarzem, bo on kurwa daje nadzieję. Zanim się pojawił Lewandowski, to ja przynajmniej miałem pewność, że my jesteśmy chujowi. Ludzie mówią, że o, bo Robert to w polskiej reprezentacji nie gra, bo to grał w Niemczech, bo Niemiec płacił. W Hiszpanii gra, bo Hiszpan płaci. A raz Morawiecki chciał zapłacić, już od razu afera. Mówią, że to właśnie, że reprezentacja gra słabo, to jest wina Lewandowskiego. A kurczę, on tam, wiecie, że niby przejmuje się, że Ania tańczy tą baciatę, że mogłaby... Normalnie chociaż jakiś polski taniec, nie wiem, mazurka albo poloneza. W sensie jak to by na tych TikTokach później wyglądało, że stałby tam jakiś pan Mietek i co, do niej mówi raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest naprawdę, nie, moim zdaniem to jest niesprawiedliwe. Robert Lewandowski to jest jedyna polska maszyna, po której Niemiec naprawdę płakał jak sprzedawał. A oni później zamiast niego kupili tego Harry'ego Kane'a z Anglii, normalnie. I ten trener sobie w ogóle z nim nie może poradzić, bo wiecie, normalnie miał polską maszynę wcześniej, teraz mu Anglika sprowadzili, ten cały czas ma kierownicę po prawej stronie. Podobno ta restauracja Lewandowskiego też słabo idzie w tej Warszawie, bo klienci wychodzą głodni, bo tam wszyscy tylko podają do Lewandowskiego. Ale w ogóle jest taka plotka też, że Ania Lewandowska normalnie powiedziała Robertowi, że w sypialni będzie mu sikać na jądra, żeby się mógł poczuć, jak to jest mieć dwie złote piłki. Jezus Maria, pamiętam, ja jako dziecko to zawsze chciałem te mecze oglądać, a czasem mecze reprezentacji Polski były normalnie, wiecie, w nocy, nie? Jak gdzieś tam grali z jakąś Brazylią czy coś, ja mówiłem ojcu, żeby mi nagrał i rano se obejrzę. I on nagrywał i rano się go pytam, co tato, nagrałeś? On mówi, tak, ale nie ma sensu oglądać. Ja mam takie, jak tak można robić? Tak jakbym teraz, kurwa, poszedł do onkologa, mówię, dzień dobry. On mówi, a, nie taki dobry. Dziękuję wam bardzo. Tomasz Bachnicki!